Witam was wszystkich, z tej strony Hudson. Jak widzicie po tytule, no robię sobie przerwę. Robię sobie przerwę od YouTube'a, od nagrywania filmów i ogólnie od wszystkiego. Od życia jeszcze nie robię sobie przerwy, przynajmniej aktualnie. Chociaż nie wiem, jeszcze nie wiem. No, ludziska, pierwsze pytanie, dlaczego? No, powód jest taki, że straciłem, jak to Shawn Michaels kiedyś powiedział, stracił uśmiech. Ja też straciłem uśmiech i po prostu nie mam weny, nie mam chęci, nie mam czasu, nie mam humoru, żeby nagrywać filmy. Jak wiecie lub nie, trzeba czuć się naprawdę zajebiście, trzeba czuć naprawdę to coś w serduchu, że siadacie przed tym mikrofonem, siadacie przed jakąś grą, czy też przed jakąś galą wrestlingu i po prostu o tym mówicie ciekawie, o tym mówicie z sensem i czujecie, że naprawdę, dobra, fajnie, nagrałem właśnie film, czuję się dobrze, że to nagrałem i kurde, już się nie umie doczekać, żeby przysiąść na kolejną sesyjkę nagraniową. No ja niestety od jakiegoś czasu już czegoś takiego nie mam. W sumie też Money in the Bank, typer i podsumowanie tak troszkę automatycznie nagrałem. Czyli wiecie, no po prostu, że jestem fanem wrestlingu, dlatego też nagrywam podsumowanie i typer. I w sumie tylko i wyłącznie dlatego. Ja nie czułem jakiejś mocy przed tym. Zresztą zapewne, raczej szczerze wam powiem, że ja z podsumowania Money in the Bank i z typera Money in the Bank nie byłem zadowolony. Ja z tych dwóch, te dwa filmy najchętniej bym skasował po prostu i nagrał je jeszcze raz. Więc no jak widzicie, no nie jest ciekawie. Zresztą też, że tak się trochę otworzę, no sytuacja w domu też nie jest jakaś najlepsza, też nie jest jakoś za ciekawie i po prostu jak wszystko wokół jest chujowe, no to wy nie możecie po prostu znaleźć tej energii na to, żeby usiąść i naprawdę coś fajnego nagrać. Dlatego ja się czuję taki trochę wypompowany, czuję się trochę taki zmęczony i taki trochę, no, bez pomysłu. Więc, no, planowałem właśnie taką historyjkę, jeszcze wam opowiem. Planowałem nagrać te top 25 zawodników, planowałem to zrobić dzisiaj. Co się wczoraj wydarzyło? Wczoraj mi się totalnie zepsuły słuchawki. Nic nie było słychać. Nie mam niestety głośników, ponieważ u mnie jest wieczny remont. Głośniki chciałem podłączyć, ale się okazało, że one też nie działają. Dzisiaj musiałem jechać do sklepu i kupić nowe słuchawki. Wydałem na nie 40 zł, zajęło mi to 3 godziny i tak jak mówiłem, chociaż nie mówiłem tego, bo ja to już nagrywam trzeci raz albo czwarty. No po prostu te słuchawki totalnie wygłaszają. Wygłaszają? Chyba nie. Wyciszają wszystko, co się dzieje wokół. Ja po prostu nic nie słyszę, co się dzieje wokół i tak dziwnie mi się trochę nagrywa, muszę się wam przyznać. Ale no samego nawet siebie nie słyszę i to nie jest za dobre, ale okej, cztery dychy, tak. Mogłem kupić za 120 te moje stare słuchawki, które miałem, działały mi przez 2 lata i były dobre. No ale czy jest sens? Ja potrzebowałem tylko słuchawki. I tak kupiłem słuchawki z mikrofonem, chociaż tego mikrofonu nigdy nie użyję, bo ja widzę, że on jest straszliwie chujowy. Mam też nadzieję, że te słuchawki po prostu przetrwają dłużej niż, nie wiem, tam tydzień albo miesiąc, a wyglądają na takie, że no, jedno dziwne pociągnięcie, przypadkowe jedno pociągnięcie i one się rozwalą. Mam nadzieję, kurde, że nie, bo nie chcę kolejnych 4, nie, teraz bym wydał więcej, ale wiecie jak to jest, nie? Kupujecie coś, no to niech to działa. A jednak słuchawki są potrzebne. Słuchawki są straszliwie potrzebne, przynajmniej mi, gdzie większą część dnia ja spędzam na YouTubie albo oglądając Breaking Bada, którego każdemu z was polecam. Zajebisty serial. No i tak. No i właśnie, no widzicie, straciłem tyle czasu na to, żeby jechać kupić te słuchawki. Przyjechałem niedawno do domu, zjadłem sobie mój fikuśny obiad, który sam sobie kupiłem. Jak wszystko inne niestety. No i ja po prostu widzę, że ja już nie mam czasu, że ja nie będę miał czasu na to, żeby zgrać wszystkie zdjęcia, żeby po prostu się jakoś, nie wiem, wyluzować i to zacząć nagrywać, bo to jest jednak dużo, to jest 25 zawodników plus 4 divy, to jest ponad godzina roboty, a ja czuję, że ja nie mam na to siły, ja nie mam po prostu na to energii, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie.
Planowałem też z Darionizerem nagrać Battle Block Theater. Nagraliśmy w sumie, zrobiliśmy jedną taką sesyjkę. Ale powiem wam tak szczerze, ja widzę, że ten komputer, on już umiera. On coraz szybciej umiera. I odpalenie go zajmuje jakieś pół godziny, bo on mi się po prostu zawiesza, resetuje i jest chujnia. Postawiłbym system na nowo, ale nie działa mi stacja dysków. No i też musiał kupić nowy komputer, ale tak szybko to nie nastąpi, no bo wiecie, pieniążki, tak? Pieniążki. Chociaż, no nie wiem, może nerkę sprzedam albo będę się kurwił gdzieś. Może dzięki temu bym zarobił. Chociaż, no nie, kiedyś na pewno nowy komputer będę miał, ale nie wiem niestety kiedy. Więc też zwykłych gier nie mam zbytnio chęci. O kurwa, mać. Ale się wystraszyłem. Butelka z coli wybuchła mi prawie. Postawiam na ziemi. I siedzę, coś, kurde, wystraszyłem teraz, cholera, myślałem, że to bombowce jakieś przelatują i zrzucają tutaj jakieś fikuśne bombki. A tu nie, tylko butelka z coli. No i tak, chciałem też nagrać Call of War as Gunslinger. Nagrałem jedną sesję, ale tak jak wam mówię, jeżeli nie macie tego czegoś w sobie, jeżeli nie czujecie, że naprawdę możecie nagrać fajny film, to lepiej tego nie robić. Tylko po to, żeby nagrać jakąś serię, to też nie ma sensu, wiecie. Ja byłem zadowolony z tej mojej ostatniej sesyjki z Call of Duty, raczej z tego ostatniego Zagrajmy z Call of Duty. To mi się podobało. No i chciałem zrobić tego Gunslingera, ale po prostu nie mam weny. Mam tą jedną sesję nagraną, ale nie mam po prostu weny. Może to kiedyś wrzucę. Może to kiedyś wrzucę, ale to też. Czyli jeżeli chcecie, żebym wrzucił to, co nagrałem z tego Call of War z Gunslingera, to zresztą mam. Ile? 6 odcinków, więc no. 6 odcinków bym mógł rzucić, jak widzicie tutaj też ten Battle Block, ale po prostu ciężko jest się za to wszystko zabrać. Komputer mi zdycha. Jak eksportuję te filmy, to też muszę się modlić do Jezusa, żeby nic mi się tutaj nie wyłączyło. I to też tak trochę tej energii odbiera i po prostu się człowiekowi nie chce. Więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jeżeli chodzi o podsumowanie Battleground i Typer Battleground, na 10% wam mogę obiecać, że coś się pojawi. Na 90% mówię wam, że raczej nic z tego nie będzie. Bo też sytuacja w domu doprowadzi najpewniej do tego, że nawet nie będę miał jak nagrać tego typera. A wiem, że Banul tego sam nie nagra, bo to Banul. No. Lubię cię, Banul, ale wiesz jak jest. Więc no. Też tak jeszcze się trochę ten ponarzekam. Też chciałem mieć, powiem wam tak szczerze, taką ekipę z tego wrestlingu, że naprawdę, jeżeli, nie wiem, ja nie mogę, to ta druga osoba to nagra i wrzuci na swój kanał, albo na mój kanał, albo na jakiś wspólny kanał. Nie wiem, żebyśmy nagrywali z jakimiś trzema osobami, albo czterema. Takie właśnie, oh fuck. Takie właśnie typery albo podsumowania. Ale to zawsze to tak wychodziło, nie? Widzieliście. Miał być skubany kiedyś. W sumie nawet nie wiem, czy coś z nim nagraliśmy. Miał być ten randomowy koleś, który okazał się być troszkę takim płaczkiem. Miał być Sial, ale okazało się, że Sial w ogóle wrestlingu nie oglądał, więc po chuj nam taka osoba. Banul też czasami coś obejrzy, tak? No ale wiecie, to jest ciężko. To jest ciężko i jeżeli ja mam być tym duchem i głosem tego mojego podcastu o wrestlingu, to ja muszę czuć się też naprawdę dobrze, żeby to wszystko nagrywać. A też zauważyłem, że oglądanie gal na żywo jest takie trochę bez sensu i wiecie, niby to oglądam, bo jestem fanem, ale potem to oglądam drugi raz i widzę, że ta gala była lepsza niż za pierwszym razem, więc po co to w ogóle oglądać, nie? Na live'ie i potem iść spać o 6 rano. Więc no, no jest póki co tak cienko, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego ja tutaj sobie tą przerwę robię. Nie odchodzę jak Witchaven, czyli no, nie wrócę jutro. Tak Witchuś robi. Pan Hubert, który jest dziwny. Może sobie zrobię przerwę miesięczną, może dwumiesięczną, może trzymiesięczną, nie wiem. Zobaczymy. Nic nie obiecuję w każdym bądź układzie. Jak chcecie, to możecie mnie tam śledzić na Twitterku, chociaż szczerze wam powiem, że aktualnie tam nic nie piszę, bo też jakoś specjalnie weny nie mam. Ale jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie czy coś, to walcie, ja na pewno jak tam wejdę, to na nie odpowiem. I to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Nie będę wam mówił, że macie tam, nie wiem, łapkować, subskrybować, komentować, bo w sumie
czy to ma jakiś sens. Też widzicie, no 609 subskrypcji, nie? Niby to jest dużo, a tak naprawdę tych wyświetleń jest ilość marna. 5 wyświetleń pod Left 4 Deadem, 19 wyświetleń pod tym, 7 pod tym, a zresztą możemy tutaj nawet wyjść. Skoro to ma być mój ostatni film na jakiś czas, to czemu by nie? No w sumie najwięcej zbierają wyświetleń te filmy z podsumowań typerów, w sumie się nie dziwię, ale też co straszliwie siadło mi na serduchu, podsumowanie E3. Pewnie większość z tych 609 widzów jest graczami, a tu jest tylko 28 wyświetleń. A wiecie, jak ciężko zrobić godzinę 40 film? Jak ciężko jest zrobić tak długi film, w którym mówi się z ziomkiem, z sensem, potem eksportujecie to przez 3 godziny, modląc się, żeby wam komputer nie wyjebało totalnie, a potem wsadzacie to na YouTube i to ma tylko 28 wyświetleń. Ja uważam, że ten film był ciekawszy niż na przykład film od Rocka, czy tam Roya, czy tam innego jakiegoś takiego zjeba, tudzież nudziarza. Nie chcę ich obrażać, ale wiecie. Ludzie się śmieją z IGN-a, że jest 10 na 10, wszystko, każda gra, a Rock robi dokładnie tak samo. Ale to jest na inny film takie przemyślenia. Więc no tak jak mówię, póki co będzie przerwa, nie wiem, gdybym miał większą ekipę, najprawdopodobniej by się pojawiało więcej filmów z wrestlingu, ale nie mam takiej ekipy i raczej takiej ekipy też mieć nie będę, co jest przykre. No ale okej, to już chyba będzie tyle na ten film. Słyszymy się w przyszłości, tak? I no nie wiem. Nie wiem w sumie co. Jak chcecie, żebym wrzucił te filmy z Gunslingera, to piszcie, to ja tam je wrzucę, a jak nie, to jak nie będzie żadnych komentarzy, to wiecie, wrócę później. Bo to no. Bo to nie ma takiego większego... Znaczy ja to tak widzę, wiecie, bo ja cały czas mówiłem, że okej, w dupie to mam, ile mam tych subskrypcji, ważne są wyświetlenia, no ale aktualnie mam więcej subskrypcji, a mniej wyświetleń, a ja bym wolał mieć 10 widzów, a na przykład wolałbym mieć 10 widzów i 9 wyświetleń na przykład, nie? To jest git. A nie, że ja mam 609 subskrypcji i najwięcej wyświetleń ma mój film o Duel Masters, który zrobiłem chyba jakieś milion lat temu i to było tak super, że mi się to... Że ja bym to nawet nie skasował, ale tego nie kasuję, bo lubię czasami te komentarze pod tym filmem czytać, jak ludzie są, kurde, tak fikuśnie tępi. Oh, masakra. No ale dobra. To już nie chcę wam tutaj też zbytnio zanudzać, ani przedłużać tego filmu. Słyszymy się w jakiejś przyszłości i tak jak mówię, no najpewniej typu raz Battleground nie będzie, a jeżeli będzie, to nie wiem, czy będzie z Banulem, a jeżeli nie będzie z Banulem, to też nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie, czy po prostu nie zrobimy filmu typu, dobra, ta walka jest tą walką, wygrywa ten, ta walka jest tą walką, wygrywa tamten i tak, bo no nie chce mi się, po prostu mi się nie chce, musicie to zrozumieć, ludzie. Dopóki do tej ekipy nie wejdzie jakaś młoda, świeża krew, do tej ekipy typerów i podsumowań, to ja nie widzę sensu na razie. Żeby to, no, na pewno będzie z SummerSlam, to już wam mogę na 100% obiecać, ale co będzie potem, co będzie wcześniej, to nie mam pojęcia. No, trochę zapał stracić. Tak jak mówiłem, straciłem uśmiech niczym Shawn Michaels. Więc no, ja już wam dziękuję i do usłyszenia, ludziska. Cześć, siema, trzymajcie się, yo yo i w ogóle i ten, i elo elo. Cześć, cześć ludzie.